Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu 3 pytania do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Paweł Rwiński, koszykarski klub sportowy ProBasket Kutno. Dokładnie tak, witam. Witamy serdecznie. Formuła programu jest znana, bo przyznałeś się, że oglądałeś poprzednie odcinki. Trzy pytania. Trzy kolory. Niebieski. Decydujesz tak o kolejności, niebieski. Ja nadmieniam, że są 2 minuty, odmierza je klepsydra. Kategoria zawodowe pasje. Jesteś świeżo upieczonym menadżerem KKS-u ProBasket. Czy łączysz tym samym pracę z pasją i jakie do tej pory największe wyzwania ona przed Tobą postawiła? Chodzi mi o pracę. Oj, powiem szczerze, ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, czy łączę tutaj pracę z pasją, ponieważ no, koszykówka jest w moim życiu odkąd pamiętam, od prawie 15 lat. Tak się akurat złożyło, że skończyłem, że tak powiem, pewien etap studiów w Łodzi, przeniosłem się do Kutna, natrafiła się okazja do pracy właśnie w klubie sportowym, z czego od razu skorzystałem. No, można powiedzieć, że jest to, jeżeli ktoś interesuje się koszykówką tak jak ja, no to jest to praca tak 24 godziny na dobę, bo nie można sobie tutaj jednoznacznie określić, że danego dnia wstanę o godzinie 8, mam do zrobienia to, to, to i to. Czy na przykład kolejnego dnia wstaję o godzinie 6, bo jest na przykład pojechanie z zawodnikiem do lekarza, czy jakieś tam przeprowadzka zawodnika, czy trzeba go odebrać z lotniska, więc jest to praca, gdzie jak się pracuje w środowisku koszykarskim, no to można to łatwo połączyć, ponieważ ciągle się obcuję z zawodnikami, którzy jednak te mecze koszykarskie oglądają, tak? Jednak przy każdym spotkaniu, czy to z zawodnikami, czy to z trenerami, jednak pierwszym tematem jest to, czy oglądałeś mecz w zeszłą noc NBA na przykład, czy oglądałeś mecz na przykład Euroligi sprzed 2 dni. I to mówię, jeżeli ktoś się tym interesuje cały czas, no to jest takie połączenie jednego z drugim, no bo to ja kiedy wstaję rano, to pierwsze co, to myślę i powiedzmy o koszykówce, która była w nocy, która minęła i o tej, która jest, że tak powiem teraz. Jest to tak... No właśnie, bo ta światowa to w innej strefie czasowej. Dokładnie tak, no też właśnie dzisiaj oglądałem do prawie do 4 mecz. Ale mówię, no można sobie też... A mówisz, że koszykówka jest od dawna w Twoim życiu. Tak. Czy ona jest tak praktycznie, czy teoretycznie? W sensie, znaczy, czy oglądasz, czy też grałeś kiedyś? Koszykówka jest, można powiedzieć, od małego, gdyż jak jeszcze pamiętam, miałem 6, 7, 8 lat. Pamiętam, że ojciec zawsze oglądał koszykówkę w nocy. Wtedy były czasy Michaela Jordana. Mhm. Jego tutaj 2 razy potrójne mistrzostwo, które zdobył. I mówię, ja tak się budziłem, 2, 3. Przeważnie ojciec siedział w salonie, oglądał, więc ja tam sobie człapałem i oglądałem razem z nim. Mhm. I tak można powiedzieć, to przetrwało. Potem był pewien etap piłki nożnej, bo to człowiek jednak rośnie i w moim otoczeniu bardzo mało osób grało w koszykówkę. Nie było też tak popularne. A czy grałem? Można powiedzieć, że tak, przyszedłem przez te wszystkie etapy, od tego skrzata do juniora. Jednak no, moje warunki fizyczne zawsze nie były takie, że mogłem sobie pozwolić na grę w kosza, więc byłem zawsze takim no, jednym z ostatnich zawodników, że tak powiem, wybranych na przykład na WF-ie czy na właśnie na treningach. No, zawsze lubiłem to, zawsze jakoś uważałem, że mam większą przewagę, jeżeli chodzi o koszykówkę niż piłkę nożną, bo ja zawsze byłem w młodości małą, taką troszkę no, grubą osobą i ciężko było mi tutaj dorównać chłopakom szczupłym, którzy latają za piłką, a prościej było właśnie wybrać koszykówkę, gdzie jednak to boisko było mniejsze, gdzie jednak no, dużą różnicę w grze robiła masa. Więc jak ja byłem osobą taką no, troszeczkę dużą przy kości, to łatwiej było im przepchać się pod koszem niż ganiać wiadomo za chłopakami na boisku za piłką. No i tak w sumie zostało jakoś i tak, no, tak koszykówka już od 15 lat jest w moim życiu, nawet trochę dłużej. Czyli pasja od zawsze, a teraz zawodowo. Dokładnie tak. Przechodzimy do drugiego pytania. Tym razem to będzie kolor... Niebieski. Może zielony, przepraszam, wytnie się. Niebieski już był. Drugi raz nie będziemy o to samo pytać. Pytanie z zaskoczenia. Patrząc w przyszłość, powiedzmy 5-7 lat, gdzie się widzisz? Gdzie widzisz kutnowską koszykówkę? Możesz swobodnie puszczać wodze fantazji. Za 5-7 lat ciężko powiedzieć, bo... Na razie powiem szczerze, przygotowaliśmy się, domyślimy na razie o tym sezonie, który teraz będzie, więc ciężko powiedzieć, co będzie za 5-7 lat, ale no bardzo byśmy chcieli na pewno, żeby koszykówka w Kutnie się utrzymała, bo jednak jest to jakieś miasto z jakąś historią i myślę, że nasze 50-tysięczne miasto zasługuje na drużynę koszykarską, na jakieś tam poziomie pierwszej ligi. Wiadomo, graliśmy w trzeciej, graliśmy w drugiej, w pierwszej, potem był awans do ekstraklasy. W Ekstraklasie były, no, można powiedzieć, 2 fajne lata, bo trzeci był już taki troszeczkę gorszy pod względem i finansowym, i tutaj organizacyjnie niestety spadliśmy. No ale myślę, że zobaczymy, co będzie, zobaczymy, co życie pokaże. Tak ciężko teraz powiedzieć, co będzie za 5-7 lat, może... To czego życzysz? Tu będzie łatwiej. Czego życzę?
No życzę na pewno, żeby to się wszystko utrzymało, bo jednak no, jest garstka osób w naszym mieście, którzy jednak no, tą koszykówką żyją. I nie są to, że tak powiem, sezonowcy, czyli tam chłopaszki w wieku 15-20 lat, tylko naprawdę takie starsze grono, grono ludzi, takie grono, które nie korzysta na przykład z internetu podczas zdobywania informacji o czymś, tylko z gazet na przykład kutnowskich. To są ludzie starsi, to są ludzie w wieku 50, 60, 70 lat. Taki ja mam, lojalny kibic. Dokładnie. Ja mam na przykład swojego dziadka, który ma w tym momencie 82 albo 3 lata i on na mecz, jeżeli zdrowie pozwala, to przychodzi od kilku lat teraz i no, wiem, że na pewno dokąd będzie mógł chodzić, no to będzie przychodził i to jest fajne, naprawdę. Wiadomo, no, kibic się zmienia, kibic, no, kibic przeważnie jest kibicem sezonowym. Są sukcesy, jest cała hala. My byliśmy tego świadkami w Ekstraklasie, kiedy biuro rozpoczynało swoją pracę o godzinie 9, a o godzinie 9.30 już nie było biletów. A teraz mamy tak, że niestety w ciągu tygodnia my w klubie sprzedajemy może 20-30 biletów, reszta przed meczem, ewentualnie gdzieś tam w Empikach czy w Kolporterach. Ale mówię, no boom był duży, bo wiadomo, no, była też stawka duża, jednak no, przyjeżdżały kluby z zawodnikami, że ludzie chcieli przyjechać zobaczyć tych zawodników, tak, bo jeżeli ktoś się interesuje koszykówką, no to automatycznie interesują go też inne kluby, tak? Niekoniecznie Kutno nie jest tylko skategoryzowany na jedną drużynę, tylko jednak na całość. Jeżeli mówię, ktoś się tutaj bardzo zna na koszykówce i ma taką możliwość, żeby zobaczyć sobie na przykład taki Anglik, który 3 lata temu przyjeżdżał do Kutna, w tym momencie jest mistrzem Polski, tak? A zawodnicy, można powiedzieć, że no też kilku z tego składu zostało. Jednak no, mówię, ludzi przyciąga przede wszystkim jakby to sława zawodników, którzy przyjeżdżają, no, może sukcesy. Też dobre imię, dokładnie, tak. Sukcesy przede wszystkim, tak. No. Okej, okay, czyli życzymy po prostu pełnych trybun i samych sukcesów. Oby były pełne, tak. Zobaczymy, jak to się potoczy. No, miejmy nadzieję, że ten sezon będzie lepszy niż ten poprzedni, no bo no, nie mamy dobrych wspomnień, bo jednak po tylu przegranych w sezonie, po playoutach, bo tutaj rozstaliśmy się z jednym trenerem w trakcie sezonu i niestety no, nie zafunkcjonowało tak, jak to powinno zafunkcjonować. Na przykład 2 lata temu mieliśmy sezon w pierwszej lidze, gdzie graliśmy w playoffach i to jest też tak trochę, można powiedzieć, że w ostatnich kilku latach nasza historia jest tak, że awansowaliśmy, graliśmy dobrze, spadliśmy, potem playoffy i znowu spadliśmy. To w tym roku wydaje się, że będziemy grać w playoffach, tak? No ale zobaczymy, co przyniesie sezon. A jesteś menadżerem od stycznia. Myślisz, że za te 5 lat nadal będziesz wiązał... Ciężko mi powiedzieć. No, wszystko się zmienia w ciągu miesiąca. Równie dobrze ja mogę na przykład nie rozpocząć też tego sezonu, który będzie, bo no, różne są przypadki, tak? Może będzie ktoś na moje stanowisko lepszy, może też się okazać, że ja dostanę jakąś inną propozycję pracy, której też nie wykluczam. No zobaczymy, naprawdę. Wszystko tutaj jest... Liczmy na to, że ten sezon wystartuje. Nie wybiegamy, tak dokładnie. Nie ma co wybiegać, bo nie ma co się potem rozczarować. I zostało nam ostatnie pytanie, które tutaj najbardziej związane będzie z życiem prywatnym. Masz stresujące dosyć zajęcie i jak słyszymy takie pełnoetatowe. Opowiedz nam, co robisz w czasie prywatnym, żeby odreagować stres. Z kim i jak najchętniej spędzasz wolny czas? Czy ja wiem, czy stresujące? No jest na pewno. Jest to praca, która wymaga, że tak powiem, całego poświęcenia, bo jednak trzeba być coraz pod telefonem, trzeba być coraz na miejscu. Jak sobie z tym no daję nie, radę? No nie, wynikami też się przejmujesz. Wynikami też, rzeczywiście, to prawda, no wiadomo, no ale staram się tego nie robić na meczach, staram się to, że tak powiem, odreagować potem w domu na przykład. I jak? Przeważnie gram na konsoli. Lubię też obejrzeć sobie różnorakie sporty, po piłkę nożną, po siatkówkę, po przede wszystkim koszykówkę, która w sumie no jest cały czas w naszym domu. A oglądasz w telewizji czy na żywo? Czy powiem szczerze, różnie. Mam różne pakiety powykupowane tutaj na różnych tutaj platformach. Czasami na żywo, czasami sobie odtwarzam i oglądam jeszcze raz. Czasami na przykład potrafię spędzić 2-3 godziny oglądając skróty z YouTube'ów przez 2-3 dni. Lubię również czytać książki, chodzić na siłownię, grać w różne sporty, czy to na przykład na hali w kosza, czy to na hali w koszykówkę. Bardziej oczywiście amatorsko tutaj ze względu na to, że lubię, że tak powiem, rozładować stres. Lubię czasami też iść na siłownię, troszeczkę sobie pobiegać. Lubię o czytaniu książek, już mówiłem. Wspomniałeś też o psie, że tak, dokładnie. Się stresowałeś i wyszedłeś z psem. Tak, dokładnie. Mam akurat psa sportowego, pasterskiego, który w tym momencie skończył wczoraj rok. I zaczęliśmy teraz, że tak powiem, chodzić na dłuższe spacery, takie już no 40-minutowe, godzinne, rano, wieczorem, czasami jeszcze po południu, więc jeszcze jest to jakiś tutaj, że tak powiem, no czas, który
który trzeba spędzić no, na słuchaniu muzyki, można sobie porozmawiać przez telefon podczas chodzenia z psem, załatwić również te sprawy zawodowe, jak i prywatne. Czyli wszystko się łączy. Wszystko się łączy, dokładnie tak. Ale powiem szczerze, najbardziej lubię tutaj usiąść w domu z psami, z dziewczyną, włączyć jakiś film, włączyć mecz i po prostu odpocząć bez żadnego stresu, tutaj wyłączyć telefon jak mogę. Super. I ostatnie pytanie, już nie mierzę teraz czasu, krótka odpowiedź. A czego nie lubisz? W swojej pracy, czy ogólne pytanie, możesz to potraktować jak chcesz. Czego nie lubię? Ciężko takie proste pytania. Ciężko powiedzieć. Nie lubię na pewno wcześnie wstawać. Lubię z tą osobą, która lubi się wyspać, aczkolwiek no, przeważnie jak się ma psa, to już taka siódma, ósma człowiek wstaje, ale nie ukrywam, że lubię tak do 10-11 czasami. Bardziej jak się ogląda mecz do godziny 4. Dokładnie tak. Ale wtedy jak oglądam mecz do godziny 4, to staram się wcześniej położyć. Mhm. Żeby po prostu wstać w nocy i już tak, że tak powiem. No, czasami jest tak, że na przykład mecze są o godzinie 4:30, więc jak już wstanę, robię tak, że wstaję nie na sam początek meczu, tylko na przykład na drugą połowę, na godzinę 6. Mhm. I już wtedy nie muszę iść spać. To wtedy na przykład jak jest ładna pogoda, to polecam rano basen, jeszcze przed pracą jakąś saunę, kilka długości. Super. Dobrze, to tym pytaniem kończymy rozmowę na dzisiaj. Ja bardzo dziękuję za udział. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Trzech Pytań do...